Siema, cześć i tym podobne epitety. Mam dzisiaj dla was historię, mam dzisiaj tak naprawdę swoją opowiastkę, która stety niestety nie ma happy endu. I prawda jest taka, że dopiero na samym końcu, kiedy obejrzycie całość, zrozumiecie, o co mi chodzi, co mam na myśli. Chcę tak naprawdę poruszyć historię swojego już byłego psa. Historię, która pokazuje, co tak naprawdę rządzi, czym się kierują ludzie, a przynajmniej ci, do których ja się zgłaszałem i... No cóż, nie przedłużając, zaczynajmy. A tak naprawdę ten odcinek możecie potraktować trochę jak podcast, bo w większości to będę mówił, coś tam wrzucę, ale tu głównie chodzi o samą treść. Słowami wstępu muszę wam powiedzieć, o co tutaj chodzi, o co się rozchodzi. Dokładnie o owczarka podhalańskiego. Był to tak naprawdę, bo już był. Mój pies, pies rodzinny, którego tak naprawdę ja sam ogarnąłem, z którego byłem bardzo zadowolony, świetny pies, kochany pies, ale niestety już po nim i mówię, o co chodzi. Słowami wstępu, jeśli ktoś nigdy nie spotkał się z tą rasą. Jest to pies naprawdę bardzo mądry, jest to pies, który jest bardzo wdzięczny, przede wszystkim bardzo kochający, czuły, dobry dla dzieci, dobry dla otoczenia, bardzo pilnuje swojego terytorium, jest to przecież pies, który najczęściej występuje w górach, opiekuje się stadami, pilnuje ich i tak dalej, i tak dalej. Stety, niestety, jest to pies, który... W bloku się męczy, on musi mieć dużą przestrzeń, to po pierwsze. Druga rzecz, bardzo ważna, on bardzo gubi swoją sierść, przez co no automatycznie jest to pies bardziej podwórkowy, a domowy tak niekoniecznie. Smutną rzeczą niestety jest to, że ta rasa żyje krótko, bo od 10 do góra 12 lat. Niestety to są duże psy, wymagają specjalnej opieki, to też są delikatne psy i tak naprawdę jakaś większa choroba czy coś może się dla niego skończyć po prostu zgonem. I też tutaj nie zrozumcie mnie źle. Ten pies był bardzo dobrze traktowany, był zawsze szczepiony, odpowiednie leki dostawał. W razie jakiegokolwiek problemu z nim była wizyta u weterynarza, czy weterynarz był u nas, więc był traktowany tak naprawdę jak traktowany być powinien. Dla całego kontekstu muszę dodać, że no tak, to jest pies podwórkowy, u mnie też był na podwórku i one też często przez właśnie swoją sierść łapią często kleszcze. Tak, pies oczywiście miał tabletki na te kleszcze, miał te różne obroże, różnego rodzaju wcierki, ale to często nie pomagało, ponieważ on chyba 3 razy miał w swoim okresie życia taką sytuację, że w gruncie rzeczy go ratowaliśmy, bo jakby nie nasza interwencja, no to jego historia skończyłaby się zbyt wcześnie. Też doskonale wiedzieliśmy, że właśnie przez te kleszcze on miał już bardzo słabą wątrobę i sama nasza pani doktor, która właśnie opiekowała się tym psem, powiedziała, że dziwi się, że on jeszcze żyje, ponieważ naprawdę wątroba była w kiepskim stanie, no ale cóż, taki mamy tutaj klimat. Tak czy siak pies żył sobie dobrze, wiadomo, przez te kleszcze trochę problemów było, trzeba było się nim bardziej opiekować, zatroszczyć, no ratować go, mówiąc to najprościej jak się da, ale nic nie wskazywało, że coś się z nim stanie. Niestety, niestety, dużo, niedużo. Ten pies już miał 11 lat. Jest to dolna granica wieku, do jakiego dożywa ta rasa. No ale tu już było widać, że on jeszcze długo nie pociągnie, ponieważ tracił już wzrok, tracił już słuch, troszeczkę był taki przygłupiały, że tak to nazwę. Ale cała reszta jakby było w porządku, no bo pies się dalej słuchał, pies dalej był kontaktowy, pies dalej reagował, był czuły i tak dalej, i tak dalej. I teraz przechodząc do całego sedna, do tego mocnego tytułu, o co mi z tym chodzi, postaram się to wyjaśnić, no i rzecz jasna też będę chciał, żebyście może wy coś się wypowiedzieli odnośnie tego, co spotkało mnie. Tak naprawdę w niedzielę wieczorem pies zachował się normalnie, ale niestety, że tak powiem, z tylnej części jego ciała, gdzie pies zwraca pokarm, wydobyła się taka niepokojąca substancja, dokładniej była to krew i to taka czarna krew. Prawdopodobnie z wątroby. Tak jak wcześniej wspomniałem, tak, my o tym widzieliśmy, że on tą wątrobę ma słabą, że jakieś leki czy coś, które brał, no pomagają, ale to nie będzie w 100% sprawne, że tej jakby wątroby nie da się uratować i tak nam powiedziała nasza pani doktor. Rzecz jasna, w poniedziałek zaczęliśmy obdzwaniać naszego weterynarza, dokładniej panią weterynarz, i przedstawić jej sytuację, jak to wygląda, co możemy z tym zrobić, jakoś pomóc czy coś. I to, co słyszeliśmy, było takie, no powiedzmy, okej, bo dało nam jakby dwie ścieżki wyboru, że albo pies przeżyje i nic mu nie będzie, sztucznie podtrzymywać lekami, no za bardzo też nie ma z racji właśnie na wiek, na to, że już jest to starszy pies jak na swoją rasę, że no po prostu to nie ma za bardzo sensu, więc albo to przeżyje, albo tego nie przeżyje, więc no cóż, czekaliśmy.
Tak czy siak, mimo tego, co się wydarzyło, pies zachował się bardzo normalnie. Jadł, bawił się, jakby nic się absolutnie nie wydarzyło, więc my też bardziej byliśmy przekonani, że spoko, chyba jest okej, to może jakaś jednorazowa sytuacja, prawdopodobnie z tego wyjdzie i będzie wszystko dobrze, będzie sobie tam żył. I cały poniedziałek zleciał. Tak naprawdę, oprócz tego, co się tam wydzieliło z niego, nie było żadnego problemu. Pies po prostu zachowywał się normalnie. No ale niestety, cała sytuacja wydarzyła się we wtorek. Ja tuż przed 6 wychodzę do pracy i zawsze na przykład ja mam taki rytuał, że zawsze się z nim witałem, zawsze go pogłaskam, no i szedłem do samochodu i jechałem do pracy. Tak samo zrobiłem tego dnia, pies jakby nie okazywał żadnych słabości, wyglądał normalnie, dalej się cieszył na mój widok, no tak jak zawsze, po prostu dzień jak każdy inny. Natomiast cała sytuacja wydarzyła się później po mojej pracy, tak troszeczkę po 14, już sam widok psa nie był normalny, ponieważ był to widok psa, który dosłownie umiera na oczach i nie da się tego inaczej opisać. Oczywiście zapytałem domowników, jak wyglądała sytuacja, kiedy ja byłem w pracy, no to uzyskałem odpowiedź, że normalnie do południa jadł, pił wodę, jakby wszystko okej, było w porządku, ale tak może koło godziny 12, może tak 13, już pies totalnie nic nie chciał jeść, trochę jeszcze pił wodę i co mnie bardzo zmartwiło, on smaczka żadnego nie chciał zjeść, po prostu odwracał głowę. A u niego po prostu jest to nierealne, ponieważ on sporo je, on lubi, no i po prostu smaczek, no to dla niego jest, jak zresztą dla każdego psa, coś, co jest smaczne, jest dobre i się cieszy, wiadomo. Ale mówię, przede wszystkim było widać, że po prostu pies się męczy. Już samo to, że jemu ciężko było utrzymać się na nogach, to też jest kawał psa. On swoją wagę ma i utrzymanie czegoś takiego potrzebuje energii, a on już jej niestety nie miał. No i cóż, padła decyzja, że no nie oszukujmy się, tego psa już nie uratujemy, trzeba mu po prostu pomóc, a jedyną pomocą, jaka w tym momencie dla niego jest, no to uśpienie go, żeby nie cierpiał, żeby poszedł sobie do miejsca, w którego będzie mu lepiej, no bo tutaj w tym momencie to jest po prostu dla niego katorga i wydaje mi się, że każdy z was by postąpił w taki, a nie inny sposób. No i cóż, jak padła taka decyzja, no to oczywiście pierwszą osobą, do jaką zadzwoniliśmy, to była nasza pani weterynarz, która... No cóż, trochę mnie zszokowała i nie będę tego ukrywać. Ona już wiadomo znała sytuację i powiedzieliśmy, że jak to wygląda, że no w tym momencie pies no męczy się, że no trzeba mu pomóc, żeby nie cierpiał, najzwyczajniej w świecie. Ale odpowiedź, jaką uzyskałem, była no trochę przykra. I też teraz nie zrozumcie mnie źle, bo to nie jest tak, że ja, nie wiem, psu żałuję pieniędzy czy coś, bo jakby zawsze co potrzebował, co miał, czy jedzenie, czy smaczki, czy jakieś leczenie, cokolwiek, on zawsze to miał, no bo hello, no decydujesz się na psa, fajnego rasowego psa, no to chyba zależy ci też na tym, żeby był w jak najlepszej kondycji, żeby jak najdłużej żył, no i żeby jemu, jak i tobie było z nim dobrze, wiadomo. Do czego dążę? Tak, no wcześniej właśnie w tej klinice zostawiliśmy sporo pieniędzy na to, żeby go leczyć, żeby go ratować, no i okej, to pomagało i nie było z tym żadnego problemu, ale jeżeli chodzi o uśpienie, to już sprawa wyglądała trochę inaczej. Pani powiedziała, że ona absolutnie do tego psa nie przyjedzie, że jedynie istnieje tylko i wyłącznie taka możliwość, żebyśmy to my podjechali, żeby was nie skłamać. 3-4 kilometry jest klinika, do której ten pies chodził, no bo też było najbliżej, w miarę to było takie dla nas wygodne. No ale pani powiedziała, że nie. I dlaczego go nie zawiozłem? Właśnie, dlaczego? I to właśnie jest sprawa klucz psa. Dało się, ale też nie chcieliśmy, nie mogliśmy go zawieźć w żaden sposób, czy to samochodem, czy coś, ponieważ pies wydzielał bardzo nieprzyjemny zapach z tylnej części ciała. Wiecie, o co mi chodzi, tam coś rzeczywiście musiał się rozlecieć w środku psa i nie dało się w żaden sposób wytrzymać tak z 2-3 metry obok psa, bo smród był niesamowity. Dodajmy do tego jeszcze, nie wiem, gromadzące się muchy, gromadzące się jakieś tam bakterie, wszystko, no nie czarujmy się. Że okej, samochód to jest rzecz nabyta, samochód można wyczyścić, chociaż to byłoby ciężko, ale jadąc na przykład samochodem z takim psem, to tak naprawdę narażalibyśmy też i siebie, że no, coś moglibyśmy złapać, no to jest bardzo niehigieniczne, bardzo nieprzyjemne i no po prostu ta czynność musiała być wykonana jakby tu na miejscu, to pan doktor, jakiś weterynarz, czy pani doktor, w tym przypadku chcieliśmy, żeby przyjechała i po prostu to zrobiła, no wiadomo, tu nie chodzi o pieniądze, po prostu żeby to zrobiła. I tak, ta pani nam odmówiła, no bo ona nie przyjeżdża, musimy go przywieźć, nie, to jakby nie opłaca się to, usłyszałem tekst, że jej się to nie opłaca i no trochę było mi przykro, no ale mówię, dobra, okej, no przecież w okolicy mamy paru dziesięciu weterynarzy, no to dzwonimy.
I finalnie z moim teściem tak naprawdę on z otwartym laptopem szukał tutaj w okolicy weterynarzy, a ja na telefonie dzwoniłem jeden za drugim, jeden za drugim. Zdziwię was, jak wam powiem, że żaden z weterynarzy nie chciał przyjechać, każdy odmawiał i każdy miał inny powód. I zrozumcie sytuację, że dzwonię na przykład do jednego z weterynarza, klinika, która ma, kocham pieski wszędzie, dosłownie zwierzątka, przyjedź, zaopiekujemy się, nie? Ale jeśli chodzi o skrócenie męk psa, uzyskałem odpowiedź, że nie, 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 my tego pacjenta nie leczyliśmy u siebie, no to nie, nie, to my tego nie zrobimy. Mówię, dobra, okej, okay. Jeszcze inny przykład, że pies nie był tutaj leczony, nie mamy jego... karty leczenia, nie wiemy co mu jest, to my nie możemy tego zrobić. Próbuję naprawdę wytłumaczyć, to wtedy chyba kobieta odebrała, że tu tak naprawdę nie trzeba mieć jakiejś specjalistycznej wiedzy odnośnie psów, wiedzy weterynaryjnej, medycznej czy jakiejkolwiek, no bo to jest dosłownie widać, pies cierpi, pies zdycha na oczach i nie, nie, po prostu nie i koniec, bo nie. I naprawdę miałbym jeszcze parę przykładów tego, jak, w jaki sposób to ja tak naprawdę zostałem potraktowany, no mój pies, jakby na to nie patrzeć, no ale to nie ma sensu, bo każda rozmowa była taka przykra, wiecie o co chodzi, że każdy chciał tak olać, bo jeżeli byłoby to sytuacja, że okej, pies jest do uratowania, że no widzą w tym pieniądz, no powiem to najprościej jak się da, to jasne, nie ma problemu, niech pan przyjeżdża teraz, w tym momencie. Ale tutaj była po prostu odmowa z odmową i ta taka odmowa, że taka niechęć współpracy, taka, a niech cierpi. Nawet powiedziałem do jednej tam faktycznie recepcjonistki czy recepcjonisty, że no ale wie pan, no po prostu pies cierpi, no chcę mu pomóc. I tak naprawdę obdzwoniłem jakieś może 10, jakieś 15 klinik, dosłownie w okolicy, tam około 15 kilometrów, tak mówię w miarę rozsądnie, żeby nikt nie miał daleko i no nie, każdy mi odmówił i to było naprawdę przykre i... Po tym wszystkim tak naprawdę siedliśmy z teściem i się zastanawialiśmy, jak możemy pomóc psu. Po prostu pomóc, żeby nie cierpiał, żeby miał lepiej, żeby no, nie skomlał. No ale no, siedliśmy bezradnie, siedząc tak naprawdę w ciszy albo ewentualnie rzucając jakieś pomysły. No ale co możemy zrobić? No w żaden sposób nie mogliśmy pomóc. Też nawet myśleliśmy o, nie wiem, żeby rzeczywiście kupić tą substancję, żeby sami to zrobić, ale... No to też jest środek, którym prawdopodobnie jakby się zarysował, to mógłbyś mieć duże powikłania, samo to, że no, każdy mnie nie zna, mogę być jakimś psychopatą, który na przykład to wstrzyknie drugiemu człowiekowi, więc to prawdopodobnie prawnie nie jest jakoś zgodne, że tak to nazwę. I no tutaj tak myślałem, że tak będzie i tu rzeczywiście pod tym względem też ludzie jakby odmawiali, że no ludzie, doktorzy, recepcjoniści, że no nie da rady, tak tego nie załatwimy. Finalnie, niestety, ta historia nie ma żadnego happy endu. Po prostu pies zdechł, pies cierpiał, pies męczył się. I pamiętam, że jeszcze tak około godziny 22 jeszcze wyszedłem do niego. On już nie był w stanie w ogóle ponieść się na własnych łapach. Tylko po prostu siedział, skumlał, ja go tam głaskałem, no to się jeszcze cieszył. Spojrzał chyba raz na mnie i tyle, nic więcej. I jedyne, co zrobił właśnie o 22, to jeszcze... Udało mu się jakimś takim ostatkiem sił przejść jakby z jednego miejsca na drugie. No i ja budząc się rano do pracy już widziałem, że no jest po psie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że naprawdę chcieliśmy mu pomóc. Zawsze mu pomagaliśmy, no wiadomo, no nie jestem jakimś zwierzęciem, mimo tak to głupio nie zabrzmi. Ale nawet w tych ostatnich chwilach, żeby po prostu pies nie cierpiał, ale... No najgorsze było to, że on cierpiał, że on całą noc skumlał, on... Po prostu czuł ból. Najgorsze to, że nic nie chciał zjeść, nawet jakieś tam tabletki przeciwbólowe czy coś, on już nic nie chciał dotknąć, czy to z kiełbasą, z czymś takim słodkim, czy to jest słodki mówię, z czymś, jakimś smaczkiem, no nie, nie chciał zjeść, nie chciał sobie jakby, nic nie chciał przyswajać, nawet już nie chciał pić wody, no i to było po prostu dla niego męczarnia. Tak czy siak, no smutna historia. Też nie zrozumcie mnie źle, że chcę tutaj każdego doktora, który zajmuje się zwierzętami, oczerniać. Też nie chodzi mi o to, no bo na przykład był wcześniej pan taki doktor, który dosłownie mieszkał z 2-3 km od mojego miejsca zamieszkania, dosłownie o wieś obok wsi. I on przyjeżdżał zawsze, czy to była niedziela, sobota, zadzwoniło się do niego, odebrał, zawsze pomógł. Normalny gość, no ale no, niestety, no... Jego nie ma i no i dlatego zmieniliśmy doktora, do jakiego właśnie ten pies uczęszczał. I naprawdę, tu nie chodzi mi o to, żeby wywoływać jakąś burzę, ale
po prostu jest mi przykro z tej całej sytuacji, bo naprawdę, jak człowiek chce pomóc psu, jeżeli chce w jakiś sposób mu skrócić cierpienie, to nie, ale jeżeli by było, przyjedź, ratujmy go, to jasne, nie ma problemu. I każdy wie, że są na przykład kliniki, że jak pies jest dobę czy coś, to już są naprawdę duże pieniądze. I do czego dążę? Moja ciocia miała właśnie kiedyś taką sytuację, że już miała małego pieska, on podchorował, ona chyba z dzień się też spóźniła, do takiej mega profesjonalnej kliniki ją zawiozła. To było widać, że to pies po prostu już nie przeżyje, ale mimo wszystko był podtrzymywany chyba 2-3 dni jakoś sztucznie na kroplówkach, coś tam. Finalnie pies kipnął. Finalnie, też poszło wtedy na to sporo pieniędzy, no bo klinika tam sobie za dzień ileś tam życzyła, plus do tego leki, specjalistyczna opieka, doglądanie tego pieska, czy to nie wiem, karmienie, bo tylko już był na kroplówkach. No i co? I finalnie, okej. Ktoś powie, że dla 2-3 dni psa było warto, a drugi powie, a nie prościej było po prostu skrócić jego cierpienie, skoro było widać, że on już po prostu zaraz zdechnie, że to będzie po prostu jego koniec. Tak naprawdę na sam koniec zachęcam was do pisania w komentarzu, co wy o tym myślicie, bo dla mnie to przykra sytuacja. Dla mnie to coś, co nie powinno mieć miejsca, że kurde, jak trzeba pomóc psu, nieważne, jest taka i taka sytuacja, niestety, zawieść się go nie dało, nie dało się w żaden sposób inaczej zrobić, a mimo wszystko każdy odmawiał. Czy wy mieliście takie przypadki przykre? Mam nadzieję, że nie, ale co o tej sytuacji myślicie? Czy tak być powinno? O co chodzi z tym wszystkim, że kochamy pieski, ale tak naprawdę nie kochamy tych piesków? Że wtedy to cierpienie jest im obojętne? Dla mnie po prostu tutaj coś nie gra. Dla mnie jest to takie, ciężko, nie wiem, by to nazwać. Taka znieczulica? Jasne, ja doskonale rozumiem. To jest kogoś zawód. Ktoś musi za coś żyć i z tego jakby zarabia pieniądze. Jasne, ale wszystko chyba ma swoje jakieś granice, tak? No cóż, na dzisiaj to już chyba wszystko. Jeżeli wytrwałeś do końca, to dzięki. Naprawdę, napisz, co o tym myślisz. I mam nadzieję, że zobaczymy się już w takim normalnym, bardziej pozytywnym materiale. I naprawdę, to, co się mi wydarzyło, to, co się wydarzyło mojemu pieskowi, to nikomu nie życzę, bo po prostu człowiekowi jest przykro, nic więcej. Trzymajcie się i cześć.